pewnym etapie w XIX wieku stwierdzono, że w takim razie zostawmy boskie co Bogu, a cesarskie co cesarzowi i nie mieszajmy tych dwóch aspektów. No dwa różne systemy walutowe. Jak tak stwierdziliśmy, tak zrobiliśmy i tego konsekwencji dzisiaj mamy, nie? Ale to tak jak mówię, no nie przeszkadza to, żeby się rozwijać nam, żeby mieć możliwość. Jestem w stanie również sobie zaakceptować fakt, a wręcz pewien jestem, że są czasoprzestrzenie, gdzie na poziomie czterowymiarowym istnieją cywilizacje, które wykształciły w sobie bardzo silny poziom duchowości przy jednocześnie bardzo wysokim poziomie technologicznym. Wręcz, że tak powiem, to jest warunek, jak to mówisz, par excellence, konieczny. Musi być potężny rozwój duchowości, żeby panować nad technologią, tak, która jest złudna, która prowadzi na ciemną stronę mocy. Więc musisz mieć silny aparat, że tak powiem, porównawczy, silny kręgosłup moralny, żeby mimo potężnego technologicznego zaawansowania oprzeć się tej pokusie i całkowitemu poddaniu się technologii. Aczkolwiek również sobie mogę wyobrazić, że może w każdej czasie planka powstać jakaś istota, jedna, dwie, trzy, które będą chciały doprowadzić do dywersji w takim społeczeństwie, załóżmy to idealnym, gdzie jest totalny balans między technologią i duchowością, że pojawi się jakiś SKS, który stwierdzi, nie, to nie jest niewłaściwy kierunek, bo tak naprawdę duchowość nas ogranicza. Gdybyśmy zanegowali duchowość, patrzcie, gdzie byśmy byli technologicznie. Ale to też jest forma doświadczania. Pojawiły się jakieś istoty, które stwierdziły, a już jesteśmy znudzeni dobrostanem i chcielibyśmy, że tak powiem, trochę zamieszać w tym kotle, trochę dziegciu dorzucić do tej beczki miodu. To też jest system rozwoju. Oczywiście rozpieprzy dany układ, całkowicie rozpieprzy go, zniszczy i po jakimś eonach czasu te istoty, które były głównym siłą sprawczą tego zamieszania, też dojdą do wniosku, że to było błędne, ale to już dojdą ich potomkowie albo ich wtórnej reinkarnacje, jeśli założą znowu zaklęty krąg 4-5-4-5 na innej czasoprzestrzeni. Ten model jest zapewne powtarzany w wielu miejscach, nazwijmy to zupełnym w cudzysłowie, nie? A co będzie, jak w końcu opuścisz ten tą czwórkę, tak? Ten czterowymiarowy świat. Jak staniesz przed tą bramą lub też trzy bramki, bramka 1, bramka 2, bramka 3 i będziesz miał świadomość możliwości wyboru. Znaczy, no, dla mnie to musi być jedna bramka, bo jak będą bramki 1, 2, 3, to już wietrze w tym podstęp. Znowu ktoś próbuje mnie wmanipulować w jakieś wybory. A to nie jest tak, że ty masz wybierać to, co ci przedstawią do wyboru, tylko to ty masz decydować o tym, gdzie pójdziesz. Dla mnie może być to jedna bramka, jedna jedyna bramka, czarne drzwi, za które przechodząc mam całkowity carte blanche. Mam dostęp do zapisów, do energii czy przestrzeni planka. Ergo mogę tworzyć dowolną rzeczywistość, jaka w mojej ocenie jest dla mnie dobrostanem. I to zamierzam zrobić. I to będą moje wakacje. W rozumieniu czasu przez człowieka funkcjonującego w czterech wymiarach to będzie co najmniej 1000 lat. Stworzę świat, rzeczywistość, w której będę czuł naturalny, absolutny dobrostan, gdzie będą lasy, gdzie będą wodospady, gdzie będą rzeki, gdzie będzie morze, gdzie będą roślinność pachnąca, gdzie będę musiał iść do ogródka i trochę popracować. Nie pozbędę się, całkowicie nie chcę się pozbywać możliwości tak zwanej pracy fizycznej, czyli będę musiał wykonać pewien wydatek energetyczny, bo jest to zdrowe dla mojego ducha, bo duch potrzebuje wysiłku. Potrzebuje wysiłku, żeby mieć balans, ale jednocześnie potrzebuje mieć uduchowioną świadomość. W jakimś stopniu będę próbował znaleźć ten balans. Chyba że po prostu po otworzeniu czarnych drzwi moje ten najwyższy MTJ rzuci mi, że tak powiem, postawi inaczej. Otworzy całą bibliotekę aleksandryjską z informacją, którą nawet nie będę musiał próbować, tylko powiem, aha, to trzeba dać 3 szczypty gór, 2 szczypty lasów, 1 szczyptę wodospadów i 1,5 szczypty ziemi, nie? I do tego 2 szczypty pracy. Fizycznej pracy, z której fizyczność będzie polegała na tym, że po jej skończeniu będę czuł pot na czole. To jest balans dla człowieka, dla istoty funkcjonującej w świecie czterowymiarowych. W mojej ocenie to jest tylko mój punkt widzenia. On nie musi się, absolutnie nie powinien się zgadzać z jakimkolwiek innym. Kto czy ktoś zdecyduje się w takim kierunku iść, a czy nie, to jest tylko jego decyzja. Ale cały czas powtarzam. Jesteś wolną istotą, jesteś istotą boską. Możesz zrobić wszystko dowolnie. Nasz Stwórca, czyli my sami daliśmy sobie potężną ilość energii do kreowania wszelkich możliwych hipotetycznych i niehipotetycznych, prawdopodobnych i totalnie nieprawdopodobnych światów.
Ale to ty czujesz, gdzie jest twój dobrostan. Gdzie czułbyś dobrostan? Czyli nie będą to wakacje na rajskiej plaży, gdzie po 2 miesiącach znudzisz się? Nie, nie będą. I mało tego, tam będą fizyczne książki z papierem. Papierowe książki. Z zapachem? Będą nawet pachniały drukiem. Mało tego. Tam znajdą się wszystkie książki, które zawsze chciałem przeczytać, a których nie zdążyłem tego, nie zdążyłem to zrobić w poziomie czterowymiarowym. I będę nadrabiał wszystko to, co chciałem przeczytać, chociażby Goethego i wielu, wielu innych autorów. Doczytać całą resztę Vonnegutta, której nie przeczytałem. No ale to wiesz, to ci tak zwani misiowie mogą ci powiedzieć, słuchaj, no to tym razem zapewnimy ci takie atrakcje, czyli wyślemy cię gdzieś tam do zakonu w głębokim Tybecie, gdzie wszystkie książki, które sobie tylko i cała wiedza, którą sobie zamarzysz, będzie dostępna dla ciebie. To jest tylko kwestia tego, czy będziesz się mógł odnaleźć w tej rzeczywistości i chciał tą wiedzę zgłębiać. Czyli mówimy o jeszcze wyżej zaawansowanym poziomie w złożoności manipulacyjnej, które mimo mojej świadomości będzie niewystarczające, żeby wykryć, że to jest manipulacja. To powiem ci szczerze, jakby mnie tak zmanipulowali, jak ja dzisiaj chcę zrobić sobie, to ja nawet nie będę miał specjalnie, nie będę się blokował, żeby ten 1000 lat, że tak powiem, zżyć w tej rzeczywistości zmanipulowanej, gdzie przeze mnie, dzisiaj się mnie osobiście wydaje, przeze mnie określone warunki brzegowe zostały spełnione. A może, że tak jest, czego nie wiemy, ja tego nie wiem, może tak jest, że jakaś cząstka świadomości najwyższego jest nadzorcą, który chce realizować te pragnienia nasze, które się gdzieś tam zrodzą na poszczególnych etapach naszej świadomości i pilnuje, żeby to zostało zrealizowane. Jest to swoistego bardzo subtelna forma manipulacji, ale manipulacja. Ale powiem ci szczerze, skorzystam z okazji tej manipulacji. Nie będę się opierał. Nie na zasadzie walczę dlatego, że to jest manipulacja, mimo że jest totalnie zgodna w 100% z moimi oczekiwaniami. I po 1000 lat pewnie stwierdzę, że okej, dobra, tu już wywczasowałem się, już zaczynają kości mnie boleć ze znudzenia i tak dalej. No i trzeba by było wskoczyć na głęboką wodę i teraz przepaczyć katalog, że tak powiem, turystyczny. Biura podróży i znaleźć świat czterowymiarowy, gdzie na przykład no, teraz będę chciał przeżyć ekstremów albo przeżyć jako roślina, nie? Jako doświadczyć istnienia jako, załóżmy, drzewo na jakiejś potężnej planecie, że nigdzie nie ma istot biologicznych, w sensie tym, jaki my je rozumiemy, że istnieje świat na poziomie jednokomórkowym i istnieją drzewa jako rozwinięta forma komunikacyjna, czyli statyczna i o czym te drzewa mogą dyskutować przez tę dobę wymieniając 250 kg C13. Tak? No o czymś dyskutują, ale to może się zrodzić we mnie ciekawość. O czym dokładnie one rozmawiają? Jakiego fanu doznają rozmawiając? A mogę być w szoku się przekonawszy, że tak naprawdę nam nie ma żadnego fanu. Tam jest tylko groźba. Jedno drzewo grozi drugiemu. Że jak nie usuniesz tej gałązki, to ja ci tutaj przetrącę i tak dalej. Nie wiemy tego, o czym te drzewa rozmawiają. Co one sobie przekazują. Wiemy natomiast, że bezsprzecznie informują się o zagrożeniu, nie? To może być jakaś forma wzajemnej ochrony, nie? Czyli drzewa skrajne widzą, że następuje atak biologiczny jakichś owadów, które je wyniszcza i informuje, uwaga, misiowie, tam głębiej zaczynajcie zwijać liście, albo zaczynajcie mentalnie się przygotować na atak, nie? No, one mogły bardzo różne od naszych sposoby komunikacji wypracować. W końcu są to organizmy dużo starsze, na naszej planecie i miały dużo więcej czasu na to, aby różne mechanizmy wypracować. Tak, tak? Może się okazać, że tak naprawdę nasz intelekt, który uznajemy za najwyższy na tym ziemskim łespadole, tak naprawdę jest niczym w porównaniu z intelektem drzewnym. Że drzewa mają ten wyższy poziom świadomości i one patrzą na nas z góry, ponieważ patrzą na nas z góry i stwierdzają, oj dzieci, jaka droga jeszcze przed wami. Nawet nie wiecie, gdzie się znajdujecie. Znajdujecie się na razie w czarnej dę, ale to spokojnie, dzieci. To, co nas, ludzi, różni od tego świata zwierzęcego czy roślinnego, to jest chyba w moim jakby przekonaniu, to wybieganie w przyszłość, tak? Czyli, że my potrafimy kreować sobie wizję przyszłości, wymyślać ją, rozkminiać, rozdrabniać, czy tak będzie dobrze, czy tak będzie źle i próbować to zrealizować. Wydaje mi się, że zarówno świat zwierzęcy, jak i świat roślinny nie wie, co będzie w przyszłości. Oni mogą
te obszary mogą czuć jakieś tam różne oddziaływania, mogą wyczuwać, że coś się zbliża, tak? Ale jakby nie mają możliwości kreacji tej przyszłości. Znaczy nie mają możliwości, znaczy wybieganie w przód, w mojej ocenie, to jest pewien zabieg umysłu. To jest odciąganie naszej świadomości od funkcjonowania tu i teraz, nie? My, ten mózg nas, że tak powiem, wjedzie w manowce, za daleko wysuwając swoje hipotetyczny timeline do przodu, kiedy realizacja timeline'u nie następuje jutro, pojutrze czy za miesiąc, tylko realizacja następuje w danej chwili. Czyli jeśli jakiś masz plan podążanego przez ciebie, pożądanego przez ciebie timeline'u, to nie możesz myśleć o tym, że to ok, jutro zacznę kreować swoją wizję na temat tego pożądanego timeline'u, tylko to musisz robić w danym momencie, w danym tak zwanym czasie plank, w danej chwili. Musisz odczuwać joy, już fun z tego faktu, że ty już posiadłeś tą wiedzę albo posiadłeś ten dobrostan, który jest dla ciebie pożądany. I to bardziej traktuję, że to jest właśnie manewr, który powoduje, że my się tam rozpraszamy tak naprawdę. Cały czas myślimy o tej przyszłości, no bo będę tyrał, harował, żeby na przyszłość moje dzieci miały lepiej, albo ja, żeby tutaj tego robić, zapominając albo umykające nam życie w danej chwili. Potem, kiedy już w większości przypadków nie osiągamy pożądanego celu, mówię o istotach funkcjonujących 4D, ale jakaś tam część osiąga, stwierdza, no okej, już mam pożądany dobrostan, mam to i tamto, ego się obudziło oczywiście, ego spowodowało, że obciążyłeś się tam dobrami materialnymi, ale to, co minęło, do tego już nie jesteś w stanie wrócić. Twoje dzieci już urosły, twoje dzieci już dawno opuściły gniazdo. Wszystkie słowa i rzeczy, które chciałeś powiedzieć tym, którym chciałeś powiedzieć, zarówno dobre i złe, już nie zostały wypowiedziane i nie mają żadnego znaczenia. Doświadczenie ci już umknęło, bo konspekt przyszłościowy spowodował rozproszenie na temat, rozpraszając cię chwili obecnej. I to jest wybieg bardziej mózgu, ja uważam, niż jakiś koncept. Zwierzęta prawdopodobnie są szczęśliwsze od faktu, że nie mają perspektywy tej czasowej, w sensie czasowej przestrzenności rozwoju. No, zwierzęta z tego, co mówią naukowcy, ja w żaden sposób nie jestem tego w stanie zweryfikować. Ich ta perspektywa, ten dystans czasowy jest krótki, nie? Zwierzę wie, że kiedyś tam złapało, przykładowo kot złapał ptaka, on nie wie, czy to było wczoraj, przedwczoraj, czy tydzień temu. Dla niego to jest po prostu, to się dokonało i czuje, że musi zrobić to ponownie, bo zew, że tak powiem, krwi go wzywa do... Albo soki trawienne. Albo soki trawienne wzywają go do popełnienia następnego... No ale następnej jakieś, pomocy. Jakieś zachowania muszą przejawiać, muszą wiedzieć o tym, że istnieje przyszłość, ponieważ, nie wiem, zwierzęta również przygotowują się na ciężkie czasy, na przykład czasy zimy, tak? Mhm. Czyli muszą wiedzieć, że ta zima nadchodzi. Myślę, że to się dzieje poza ich świadomością, że to nie jest świadoma decyzja. Wiewiórki, widzisz, zbierają żołędzie, jak mówią naukowcy, totalnie zakopując w nieograniczonej ilości miejsc i w 99% totalnie nie pamiętają, gdzie je zakopały. Ale robią to tak gęsto, że prawdopodobieństwo, że w końcu znajdą gdzieś norkę, gdzie zakopały żołędzie, jest znacznie wyższe, niż gdyby świadomie w jednym miejscu zakopały, praktycznie by nigdy nie odnalazły tego. Tak naukowcy to przynajmniej tłumaczą. Więc wydaje mi się, że coś w tym prawdy jest i że ta perspektywa czasowa dla zwierząt jest dość wąska, dość ograniczona i że to robią bardziej organicznie niż świadomościowo. Jednym z naszych doświadczeń, tam, które przeprowadzamy na roślinach, na szklarniach, pomidorach, jest chociażby doświadczenia tego typu, gdzie wchodzi jakiś pasożyt i w zasadzie w normalnych warunkach ten pasożyt zżera roślinę, tak? Tak. Rozmnaża się, zżera coraz bardziej. Normalnie ogrodnicy biorą wtedy spryskiwacz, pryskają, zabijają go. Cały widz, cały myk polega na tym, żeby się dogadać z przyrodą, a nie z nią walczyć. Czyli istnieją systemy podawania informacji, docierania do świadomości takiego pasożyta, takiego pajączka, czy tam muszki, czy jak tam, w zależności od tego, jak to wygląda, że mówi mu się, wmawia mu się, hipnotyzuje go się, że właśnie rozpoczyna się zima i ty popadasz w stan hibernacji. Masz iść spać. Masz iść spać. Nie niszczymy go, nie zabijamy, tylko mówimy mu, że nastąpiła zmiana warunków zewnętrznych.
No, w mojej ocenie to się da dość prosto wytłumaczyć. O polu morficznym coś wiesz zapewne, tak? Tak? Załóżmy, że ono istnieje, no bo widzimy konsekwencje doświadczalnie potwierdzoną, nie? Że kurczak zaczął chodzić za robotem, a robot za kurczakiem, nie? Czyli jak gdyby nastąpiło splątanie ich świadomości, czyli totalnie niebiologiczne istoty z totalnie biologiczną istotą. Załóżmy, że to pole morficzne istnieje, to tak naprawdę w mojej ocenie ta wiewiórka, która zbiera te żołędzie i kasztany i wrzuca gdzieś tam w różne miejsca, dzieje się to poza jej świadomością, bo tak jej nakazuje pole morficzne. Czyli informacja bazowa została na przestrzeniach Plancka umieszczona. Dla wiewiórek ta informacja jest czytelna, bo jest po prostu charakteryzuje się określoną częstotliwością wibracji przestrzeni Plancka. I teraz mogę sobie wyobrazić, że tak samo możesz zaprogramować pole morficzne, w której to robak nie to, że został zmuszony, tylko zrozumiał, że jest zima, nie? Idzie spać i przestaje atakować rośliny. Czyli zmieniły się jego wartości przekonań poprzez oddziaływanie na pole morficzne. Tak, przejawem tego pola morficznego jest chociażby wychowywanie potomstwa przez bociany. Tak. Bociany wiedzą, czy będzie rok suchy, czy mokry, na wiele miesięcy przed tym i wyrzucają jajka, czy też młode ze swojego gniazda, jeżeli widzą, ma być nie, suchy nie rok. Będzie, nie będzie szans wychowania tak. Potomstwa, to po prostu je pozbywają. Wybierają mniejsze zło. Raz, że nie obciążają siebie biologicznie, dają większe szanse przetrwania, ale także ograniczają negatywne życie w fatalnych warunkach dzieci, które i tak by nie przetrwały prawdopodobnie. Więc ponieważ z fizyki kwantowej wiemy, że przyszłość de facto i teraźniejszość, przyszłość i przeszłość jest i dzieje się spontanicznie w tym samym czasie. Więc na podstawie pytałeś, czy zwierzęta mają większą świadomość. Świadomość intelektualną nie, ale świadomość sczytywania z pola morficznego informacji mają zdecydowanie bardziej rozbudowaną niż my. Czyli mają innego rodzaju czujniki niż my. Mają inne receptory, czulsze receptory inaczej. Gdyby ich nie miały, to praktycznie w ogóle nie byłoby szans, żeby się rozwinęły. Tych bocianów nie byłoby w setkach tysięcy, tylko byłoby kilkanaście sztuk i miałyby tendencję do ginięcia. Prawdopodobnie w dzisiejszych czasach już by nie było. W większości zwierząt by już po prostu nie było, gdyby nie korzystały z pola morficznego. No skąd zwierzęta wiedzą, że zaraz po urodzeniu, 2-3 tygodnie, pewnych roślin jeść nie należy, a pewne trzeba zjadać w dużych ilościach. Skąd głupie bydlęta, bo tak może niewłaściwie nazywam zwierzęta, wiedzą, że trzeba lizać sól? Następny, że tak powiem, przekręt wszechczasów. Nauczenie świadomości jaźni funkcjonujących w czterowymiarowym, że sól zabija natychmiast i na śmierć, nie? A sól jest niezbędnym czynnikiem do komunikacji. Sól, pożądane pH powoduje, że przepływ elektronów wewnątrz neuronów jest możliwa, jeśli następuje określona zasadowość środowiska albo jego kwasowość. Tak jest. I sól jest niezbędna. Tak samo jak i zwierzęta, tak samo i człowiek jest w stanie nadmiar soli doskonale wydalać. Ale skoro mówi się organizmowi świadomości podłączonej do telewizji, że sól zabija natychmiast i na śmierć, czyli ogranicza się sygnał, bo tak naprawdę jesteśmy urządzeniami elektrycznymi. Cała komunikacja odbywa się między mózgiem a poszczególnymi mięśniami, odbywa się na zasadzie elektrycznej. Nie ma żadnych cięgien, nie ma żadnych przewodów hydraulicznych, tylko jest po prostu impuls elektryczny wysyłany. Jeśli mózg podświadomość wysyła do trzustki, mówi zapotrzebowanie, produkuj teraz, nie wiem, insulinę, czy wątroby, już nie pamiętam kto co produkuje, ale załóżmy, że to jest trzustka. Trzustka. Masz, wyprodukuj insulinę, to wysyła to w postaci elektrycznej, wysyła w ciągu alfanumerycznym tą informację. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że masz zaburzony układ limfatyczny i poziom pH-wości masz niezgodny, niewłaściwy, czyli informacja zamiast produkuj doszła do trzustki, nie produkuj. Została źle odczytana. Czyli po... Bo tam jest informacja produkuj, jeszcze podana ilość, jakiej zapotrzebowanie jest. A tam przyjdzie informacja, że produkuj, ale 1/10 wartości, która była zaprogramowana przez podświadomość. Czyli następuje dysfunkcja organizmu. Musimy poznać język programowania naszego organizmu. Język oprogramowania. Urządzenia, które w tej chwili, którymi się zajmujesz, prawdopodobnie w dającym się przewidzieć w przyszłości będą w stanie może nie tyle zdekodować język komunikacji, ale na podstawie aury stwierdzić, że tu mamy gdzieś zawężenie albo blokadę przepływu informacyjnego i wystarczy podać gościowi, nie wiem, łyżkę soli codziennie przez 5 dni, doprowadzić jego pożądane pH do pożądanego wartości, żeby komunikacja między
mózgiem, świadomością i organami była właściwa. Czyli poprawa przewodników, a nie samego języka oprogramowania. Tak. To może być trudne, tak? Tak, to może nam zabrać kupę czasu. Dekodowanie sposobu komunikacji zabierze nam jako ludzkości pewnie dużo czasu. Tak zakładam, może się mylę. O wiele szybciej będzie na zasadzie, tak samo jak zwierzętom, no, tym zwierzętom, które zaraz po narodzeniu wiedzą, co mają jeść i nie jeść. No, zczytują tą informację. Oni nie mają jakiegoś języka kodowania, które gdzieś tam im mówi. Oni po prostu wiedzą, podświadomość zczytuje z pola morficznego, czyta dla mnie wprost z przestrzeni Plancka informację, która jest zakodowana. Nie jedz tego, nie wiem, jakiegoś, nie pamiętam nazwy, ale jakiegoś trującego, bo to cię zabije. No dobrze, ale my mamy również tego typu systemy. Tak. Takie jak właśnie intuicja, przeczucia, tak? Którą świadomie zamordujemy w sobie. Tak, tak. Ja jestem sam tego przykładem. Za każdym razem, gdy nie posłucham swojej intuicji, dostaję w dupę. Tak jest, dostajemy po ogonie. Kiedy planujesz wyjazd, a wszystko się sprzeciwia temu wyjazdowi, nie wiem, kluczyki zgubiłeś, koło ci padło, etc., to Matrix daje ci informację, znaczy zawsze daje i każdemu daje informację. Pytanie, na ile jesteśmy otępiali, żeby tego nie czytać, tak? Wyzwanie polega na tym, żeby się otworzyć na tego typu informacje. Żeby zacząć czytać te informacje, które są czytelne. Jeśli tylko odrobinę otworzymy się na tą informację. Ale ponieważ jesteśmy otępiani codziennie przez kilka godzin, średnio statystycznie Amerykanin ogląda 5 do 8 godzin telewizję dziennie, Polak pewnie może godzinę mniej, a jak nie ogląda, to siedzi w grach komputerowych, a jak nie, to czyta durne gazety. Jest programowany i sama świadomość, że ułożenie się gazety w określonym kącie powoduje jakiś logiczny zapis, od razu to negujemy i mówimy, że to jest przypadek. Nie? Natomiast świadoma jednostka, kiedy przestaje dostrzegać w tym przypadku, a zaczyna dostrzegać pewną logiczną informację, zaczynasz po prostu być oszołomiony ilością informacji, która do ciebie dociera, której pole morficzne, nazwijmy to przestrzeni Plancka, zaspokaja twoje, inaczej podąża ku temu, żeby spełnić twój dobrostan. Tak naprawdę my się bardziej bronimy przed tym dobrostanem, niż go pożądamy. A nie uważasz, że postęp cywilizacyjny właśnie tłumi odczyty tych czujników, które polegają na zasadach przeczucia i takiej wiesz, prekognicji, które my odbieramy, ale jakby w ramach rozwoju cywilizacji tracimy te zdolności. Czy kiedyś, lata temu, setki, tysiące lat temu, żyjąc bliżej z przyrodą, bliżej w naturze, mieliśmy lepsze systemy odczytywania tych zdarzeń? Mieliśmy bliskie doskonałym systemom. Neandertalczyk, mimo żyjąc w środowisku, gdzie masę roślin chciało go zamordować, on jednak przetrwał. I doskonale sobie radził, ponieważ jego zmysł postrzegania podświadomy był podłączony z polem morficznym, z przestrzeniami Plancka. Wiedział, co dla niego jest dobre, czy nie. I tu wracamy ponownie do tej dyskusji wcześniejszej. Czy technologia jest w stanie zabić? Tak, technologia zabija. Jeśli zdecydowaliśmy w XIX wieku, że dzielimy na świat cesarski i boski, no to dzisiaj technologia nas tylko oszałamia, nie? To jest taki opium dla mas. Jakże przyjemne, nie? Bo wyzwala nas z potrzeby myślenia, pobudzania własnego intelektu, żeby zadawać pytania. A nie ma nic cudowniejszego jak zadawanie pytań. Na wiele tych pytań odpowiedzi nie znajdujemy. Ale kiedy przestajesz pytać, tak naprawdę już jesteś, już nie żyjesz. Już nie spełniasz funkcji rozwojowej. Nie żyjesz, de facto jesteś tu warzywem, który ma tylko zrobić swoje 50% energii oddać cesarzowi, a pozostałe 50% energii to same 50 splątany poziom energii oddać upadłym aniom. Nie żyjesz, ty jesteś po prostu biologicznym niewolnikiem. To jakie przed nami stoją perspektywy rozwoju? Czy... Ja nie wiem, jakie stoją przed nami perspektywy. Pytanie powinno być inaczej brzmieć. Jakie perspektywy stoją przed tobą, słuchaczu, drogi i droga słuchaczko? Jakie perspektywy przed tobą stoją? Jaki timeline wybierzesz? Albo już wybrałeś lub wybrałaś? Tak pytanie powinno zostać postawione.
idąc tokiem rozumowania, nie martwmy się o ludzkość. Ona sobie poradzi. Nie martwmy się o Ziemię, ona sobie doskonale poradzi. Jak będziemy jej przeszkadzać, to bez żadnego mrugnięcia oku się pozbędzie takiego pasożyta, jak istnienie ludzkie. Zacznijcie zadawać sobie pytania. Tak długo, jak będziecie je stawiać, nawet jeśli nie jesteście w stanie sobie udzielić odpowiedzi, tak długo istniejecie. Tak długo stwarzacie możliwość tworzenia timeline'u, który będzie dla was dobrostanem. Myślcie egoistycznie, ale to nie ma w tym nic złego. Egoistycznie o sobie, ewentualnie o waszych najbliższych, no bo jeśli macie wpływ na wasze dzieci, ale w tym pozytywnym aspekcie, nie? Bo jeśli zaczniecie im tłoczyć poczucie winy, to wiadomo, że popełniacie błąd, że popełniacie, nie wiem jak to nazwać, no nazwijmy to błąd edukacyjny. Ale wiesz, edukacja nie zadaje sobie pytań, tak? Edukacja przedstawia, opisuje świat zastany, tak? I to jeszcze w formie takiej, gdzie naukowcy uważają, że wszystko już w zasadzie zostało odkryte i wszelkie odmienne próby i stany myślowe, które się próbują gdziekolwiek wybić, bez względu na to, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy mają coś wspólnego z prawdą, czy nie, to są po prostu ucinane przy korzeniach, tak? Tak, bo jeśli mówimy o edukacji z poziomu Ministerstwa Edukacji Narodowej, mówiąc w przypadku polskim, no to wiadomo, że ta edukacja jest zdominowana przez upadłe anioły. I wiadomo, że ich celem nie jest doprowadzenie, pobudzenia procesu myśleniowego, tylko przeciwnie, zamknięcie jest w określonych ramach pewnej wiedzy, która nie wyzwala wewnętrznej potrzeby zadawania pytań. No bo przecież zostały wszystkie twoje potencjalne pytania, odpowiedzi zostały udzielone ci w szkole 1.8, tak? Jak byłeś bardziej, że tak powiem, ambitny, to ci jeden, pozostałe trzy czy tam cztery klasy szkoły średniej jeszcze wtłoczono dodatkowe zasoby informacji. Wśród potężnej ilości informacji większość to jest śmieciowa informacja. Są tam rzeczy cenne, ale wiadomo, że w każdej manipulacji musimy wrzucić trochę miodu i znaczną ilość dziegciu. Albo wystarczy odrobinę dziegciu, trochę miodu i tak naprawdę to statystycznie informacja jest przekłamana. No nie można, żeby manipulować kimkolwiek, to musisz rzucić, najlepiej się manipuluje, puszczając trochę prawdziwej informacji i trochę nieprawdziwej informacji. I tak naprawdę już wtedy nie masz słusznego punktu odniesienia, nie jesteś w stanie stwierdzić, co jest prawdziwe, czy nie. I na tym polega cała polityka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wtłoczenie przekonania w jaźń, przekonania o pełnej świadomości z istniejącego stanu rzeczy, i zabicie potencjalnych pytań, które mogłyby się ewentualnie niepokornym jednostkom, w niepokornych świadomościach zrodzić. Po co ma zadawać pytania? Życie polega na właśnie, cała istota funkcjonowania polega na zadawaniu pytań. No ale program nauczania nie po to programuje, bo to jest program przecież nauczania, tak, nie po to programuje. Sama nazwa właściwa, program nauczania. Tak, żeby mieć jakiekolwiek wątpliwości, tak? Tak, no właśnie o to chodzi. Została zhakowana, zmanipulowana. I w tym rozumowaniu oni osiągnęli absolutny sukces. Przecież to jest sukces. To, jaką mamy nieuświadomioną dzisiaj statystycznie jaźnię, no to jest po prostu, no można tylko po prostu zacząć klaskać i powiedzieć, osiągnęliście goście full sukces, naprawdę. No wiesz, to też zajęło lata, tak? No ile? No od Bismarcka, jak stworzono system edukacyjny, 150 lat. I proszę, i masz wyprostowane owieczki. Czy owieczki już wiedzą, że czy należy podejść szybciutko tam z nożyczki, tam jest pan, tam będzie strzyk, jeszcze, że tak powiem, podziękować, zaklaskać, jeszcze wyciągnąć z portfela pieniążki i zapłacić za usługę. No przecież tak zostaliśmy wychowani. System finansowy jawnie działający na twoją niekorzyść działa doskonale i wszyscy to akceptują. I jeszcze utwierdzają się, że nic innego nie może... I że nie ma innego systemu. No, nie może istnieć. No, nie wytworzyliśmy żadnego innego alternatywnego sposobu wymiany usług i dóbr. Więc siłą rzeczy, no dzisiaj no, nawet ci, którzy wiedzą, że to jest skam, że to jest, wiesz, przewał tysiącleci, to mówią, no dobrze, ale to słuchajcie, no nie możemy zawalić tego systemu, jak zawalimy, to będzie totalny chaos, więc musimy wypracować jakiś nowy system alternatywny, nie rozumiejąc, że za tym systemem alternatywnym już stoją misie, które właśnie szykują nam potencjalny system alternatywny, który jest, niby my będziemy mieć świadomość, że to myśmy go wdrożyli, a będzie nadzorowany przez niedobre misie. Dziwne, że świadomości się na to zgadzają, tylko poprzez manipulacje, tak? Ale to jest bardzo proste, znaczy dla mnie proste do zrozumienia, bo my jako światłe istoty jesteśmy absolutnie szczere. My totalnie wierzymy, że druga istota, która do ciebie przychodzi z otwartymi ramionami, nie ma nic złego przeciwko tobie. To jest zupełnie naturalne.
A ponieważ byliśmy tak wielkimi frajerami i naiwniakami, jakaś część z nas stwierdziła, ok, tego naiwniactwa musimy się pozbyć, więc musimy stworzyć program reedukacyjny dla tych naiwniaków, czyli samych siebie, nie? Bądź też upadłych aniołów. To my im stworzymy tutaj piekiełko, będziemy ich podgrzewać w wodzie tak delikatnie, żeby nawet nie zauważyły. Te, które zauważą, wyskoczą wcześniej, te, które nie zauważą, wyskoczą później, ale tak czy inaczej, suma summarum, na końcu wszystkie wyskoczą żabki z tej podgrzewanej wody. No ale to myślisz, że, nie wiem, natura nam w tym pomoże, czy chociażby warunki zewnętrzne, nie wiem, kosmos nam w tym pomoże, bo wejdziemy w obszar, gdzie zmieni się taktowanie naszego procesora i będziemy mogli więcej zrozumieć? Ja mówię tutaj jako o biologicznych istotach, tak? Mogę, i znowu to w zasadzie mojej wyobraźni, mogę sobie wyobrazić, że stwórca systemu stworzył mechanizm, który będzie co jakiś, no, zróbmy sobie takie porównanie z rolnictwa, nie? Rolnik sieje na wiosnę, bądź też ozimina, czyli późną jesienią, po to, żeby w lipcu przyjść i zrząć to, co mu wyrośnie, tak? Czyli przychodzi okres żniw. Zasiał, nie wie, co tam będzie, tam wyrośnie, jak to w biblijnym, konkole i wyrośnie zboże, ale nie wyrywa konkola, czeka, aż przyjdzie okres żniw i wtedy dokona rozdziału. Mogę sobie wyobrazić, że najwyższy mógł wpisać w przestrzeń Plancka taki algorytm, który będzie co jakiś czas robił przeorientowanie całej sytuacji, czyli mówiąc wprost, zrzynał to ziarno, żeby zobaczyć, co tam wyrosło. To, które się nadaje, to idzie do spichlerza, to, które się nadaje, to idzie do ognia, do spalenia. Nie? Bardzo prymitywny i uproszczony sposób. Nie? Ale mogę sobie wyobrazić, że jest w naturze taki mechanizm. Zresztą ostatnie prace naukowe pokazują, że Ziemia ma swój puls 17,5 miliona lat i co 17,5 miliona lat Ziemia zrzuca z siebie pasożyt. Mniej więcej. W mniejszym lub większym stopniu, ale tak mniej więcej taki jest okres. Zresztą materiały są dostępne. To nie jest moja wydumana wiedza. Więc mogę sobie wyobrazić, że jest taki mechanizm globalny albo czasoprzestrzenny w jakichś obszarach, a może całkowicie we wszystkich formach istnienia. Jest mechanizmem ogólnie znanym przez istoty rozwinięte, że on taki jest i to jest właśnie czas żniw, kiedy ma nastąpić ten moment prawdy, kto jest wartościowy. Oczywiście to jest uproszczenie, bo żeby większość nie zrozumiała słuchaczy tego dosłownie wprost. Ja jestem niewartościowy, więc nie nadaję się do rozwoju, a ja jestem wartościowy, więc jestem już tak rozwinięty, że już bardziej być nie mogę. No ale jakiegoś uproszczenia muszę dokonać, żeby po prostu ten mechanizm uprościć w rozumowaniu. Więc tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, że natura ma zakodowany w przestrzeniach Plancka, czas, nazwijmy to, oczyszczenia. Czyli ten biblijny jakiś tam Armagedon, który... Potop, Armagedon, tak. Jakkolwiek by zwał, następuje. Nie? Ponoć wiemy, że przez miliony lat Ziemię zamieszkiwały dinozaury. No i mniej więcej 65 milionów lat temu przyczyna nie jest dokładnie albo jednoznacznie tak określona. Ale jest tam jakiś konsensus, że to był meteoryt, który przywalił Ziemię i że tak powiem, zgładził z ziemskiego łespadołu te dinozaury. Prawda jest taka, że gdyby nie usunął tego reliktu przeszłości rozwoju zwierzęcego, który utknął w martwym punkcie, nie? Bo najbardziej inteligentne dinozaury były jeszcze far away od intelektu, który posiada dzisiaj człowiek. Więc z punktu widzenia rozumienia globalnie tego istnienia czasu, światów, nieograniczonej ilości światów, to był punkt, który się po prostu zamknął. No już dalej się tego rozwijać, tego projektu nie dało. Wcielanie się istot w jaźnie dinozaurowskie no, pewnie nie był najwyższym osiągnięciem, więc stwierdzono, czekano na ten event, który spowoduje ich usunięcie. Podatków nie chciały płacić. Trudno było je, że tak bym zorganizować w system, zmusić do chodzenia na baczność i patrzenia w jeden świecący prostokąt, więc stwierdzono, że to jest właściwy moment. Znaczy nie stwierdzono, jeśli założymy, że to najwyższy zaprogramował ten świat w ten sposób, no to po prostu czekano, aż zostanie usunięty i wtedy pojawiły się inne możliwości, ssaki się pojawiły, a na ssakach można było zbudować jakieś inteligentne istoty. Mi się podoba koncepcja takiego filmu, nie wiem, czy oglądałeś, Jupiter intronizacja, niby bajka, notabene znowu Wachowskich, tak? Braci, siostry, jak zwał, tak zwał. No, dzisiaj już siostry. Tak. Kiedyś braci. Ale to chyba podczas kręcenia Jupitera to jedno było bratem, drugie było siostrą. Już byli rodzeństwem, tak? Nie braci. Tam jest bardzo ciekawie pokazany ten element panowania nad różnymi planetami, cywilizacjami i ściągania z nich właśnie tej energii luszu. Luszu, tak. My to nazywamy luszem z przekazów Monroe, tak? I oni bardzo ciekawie to pokazali. Mimo to, że to była bajka, to moim zdaniem bardzo trafnie
pokazała te mechanizmy, już nie mówię o tym, czy to jest jakby dokładnie, idealnie tak to wygląda. Pytanie, czy zarządzający naszym światem, naszą planetą, również mają inne planety na podobnym etapie rozwoju do zarządzania? Czy w ogóle cała rzeczywistość wykreowana w tym Matrixie, czyli w tym 4D, jest zarządzana przez jednych? Czy też są różne grupy, różne Matrixy? Każdy ma swoją? Ja to z moich, że tak powiem, kontemplacji wynika taki scenariusz, że na etapie ewolucji świadomości poprzez tworzenie innych, wielu światów holograficznych wykształciły się różne formy. Gdyby na tym najwyższym poziomie ten, który nas wykreował, miał tendencję łojenia nas z duszu i tylko i wyłącznie, to w naszej świadomości, czyli nazwijmy to inkarnacjach jego samego siebie, nie bylibyśmy w stanie wytworzyć świadomości, nazwijmy to, świetlistej. A skoro pojawiają się istoty, które całkowicie są pozbawione tego egocentryzmu, tego ego, silnie rozbudowanego ego, to oznacza, że na tym najwyższym poziomie nie było to zamierzenie. To, że niżej pojawiły się istoty, które zauważyły, że można poprzez czerpanie korzyści i dojenie tej przysłowiowych owieczek i strzyżenie ich jeszcze do owieczki, do tego spowodowanie, że można za to płacą, pszczółką podbierać miód. Że można pszczółką podbierać miód. Tak, wytworzyły się cywilizacje, które po prostu idą na łatwiznę i przez wiele swoich, że tak powiem, czasu bytności w formach i tych rzeczywistości pięcio- lub czterowymiarowych, łoją po prostu te owieczki. Jestem pewien, że tak się dzieje. No, w mojej ocenie my jesteśmy, że tak powiem, tymi owieczkami łojonymi tutaj. Ale również ciągle mamy w sobie tą wiedzę i tą świadomość boską i jesteśmy w stanie wrócić na, nazwijmy to, łono macierzy, wtedy, kiedy po prostu sobie to uświadomimy. Nie? A ten lusz nie jest przypadkiem, on się nie wytwarza z chwilą, kiedy przeznaczamy komuś uwagę, czyli właśnie kiedy wytwarzamy egregor, który się jest zasilany tą energią luszu i te egregory się pojawiają, jak i gasną, jak to mówił Jarek Bzoma do niedawna, o mało co nie wygasł ten egregor słowiański, tak? On się jakby odrodził, ta słowiańszczyzna się odradza, coraz więcej ludzi idzie w tą stronę. Idzie w tą stronę, czyli daje uwagę, zasila go energią. Ale takie egregory to właśnie religie, tak. Przekonania. Znaczy, egregor w przeciwieństwie do świadomości, jaźni taką, jaką ja pojmuję, że my jesteśmy, nie jest bytem, nie ma pierwiastka boskiego. To jest to białko, które możemy stworzyć, ale de facto ono w nim nie ma tego życia, nie? Natomiast egregor, żeby w ogóle funkcjonował, żeby istniał, to musi mieć cały czas obserwatora, nie? Musi mieć podtrzymanie atencji, intencji u świadomej istoty, u świadomego obserwatora. On nie może funkcjonować bez tego. Potrzebuje po prostu jego jak tlenu do oddychania. Nie ma możliwości funkcjonowania bez atencji i intencji obserwatora. W pewnym swoistego sposobie rozumowania ten świat czterowymiarowy jest egregorem. On nie może funkcjonować bez obserwatora. To, co my nazywamy jedynie słuszną materią i jedynie funkcjonującą, gdzie z doświadczeń tego widzimy, że to jest tylko materia i materia jest ponad wszystko, potrzebuje obserwatora. I to o tym mówi nam eksperyment z podwójną szczeliną. Bez obserwatora nie ma załamania falowego, nie ma materii w postaci elektronu, bądź też protonu, bądź też fotonu. Każda z tych wymienionych trzech cząstek wcześniej zachowuje się jako informacja. Znaczy, powiem ci, że jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe i absolutnie realne. I widzę, przynajmniej obserwuję zjawiska tego typu, że my, wpływając świadomością na materię ożywioną, mamy dużo większy kontakt z nią i ta materia ożywiona jest w stanie bardzo szybko zareagować na naszą świadomość, to po pierwsze. Tak. Na materię nieożywioną pewnie też mamy, chociaż nie wiem, czy tutaj, nie wiem, są jakieś wielkości oddziaływania na materię nieożywioną. Nie znam nikogo, kto potrafi siłą woli wygiąć łyżkę. Ja też. Ale znamy pewnie wielu ludzi, którzy siłą woli potrafi wykształcić w swoim istnieniu dobrostan. Tak. Ludzi, którzy potrafią świadomie oddziaływać na rośliny i te rośliny pięknie rosną, tak? Tak. I widzą, że one, że jest interakcja. I to sprzężenie zwrotne jest szybkie, nie? Tak. No bo mamy do czynienia ze świadomą, jakby nie było, istotą, nie? Rośliną, której zaszczepiamy naszą część, albo może my poprzez przestrzeń Plancka w niej zaszczepiamy, czyli wpływamy na pole morficzne. Może my myślimy, że jak dotykamy liścia,
pomidora, to tak naprawdę komunikujemy z nim bezpośrednio, a może to właśnie dotyk powoduje, że dokonujemy zapisu na przestrzeni morficznej, przestrzeni Planka, informację, którą roślina natychmiast czytuje. Nie wiem, jak to działa. Nie? Mogę sobie wyobrazić zarówno jeden sposób komunikacji, jak i drugi, ale tak naprawdę to ciągle niczego nie zmienia, bo komunikujemy z roślinami. Materia ożywiona, tak, na pewno jest łatwiejsza komunikacja. Materię nieożywioną, jak sobie wymarzysz motocykl, to zazwyczaj on się nie pojawi na nos, czas Planka za momencie, kiedy sobie go wyobrazisz, ale jak będziesz długo, że tak powiem, skupiał się na tej egocentrycznym chuci, to on się pojawi, nie? To on się pojawi w twoim życiu, tak, lub innej formie, po prostu znajdzie się energia, znajdzie się pieniądz i ten motocykl będzie twoją własnością. No to jest pytanie. Czy my go wykreujemy jako formę taką realną, czy wykreujemy zdarzenia? Wykreujemy, znaczy nasza podświadomość wykreowywuje zdarzenia, które mają doprowadzić do pożądanego celu. Nie zawsze ten cel jest pożądany, bo ktoś wymyślił motocykl, a dostał rower, nie? Jak jest nisko uświadomiony, to wsiada na motocykl i 2 kilometry później wypada z zakrętu i robi sobie krzywdę, tak? A jak jest wysoko uświadomiony, dostał rower, załóżmy, nie? I nie pomstuje na fakt, że nie dostał motocyklu. Tłumaczy sobie ten sens. No, Matrix, czyli przestrzeń Planka, nie chciała mi dać motocyklu, bo wiedziała, że sobie zrobię krzywdę. Po prostu my nie sczytujemy ze zdarzeń podpowiadających nam najbardziej optymalnego dobrostanu dla nas. My zaprzeczamy temu i tak naprawdę walczymy przeciwko dobrostanowi, walczymy z Matrixem, walczymy z przestrzeniami Planka. Walczymy sami ze sobą. Na siłę chcemy sobie dobrostan wcisnąć taki, jaki uznajemy, że nam jest dobrostan. Natomiast prościej, w mojej ocenie, jest powiedzieć, chcę mieć poczucie swobody i wolności. Jeśli dla ciebie wolność kojarzy się z wolnością ekonomiczną, i to jest pytanie do słuchacza i słuchaczek, no to ten dobrostan w twoim matryksie ma się przejawiać tylko przez zaspokojenie twoich potrzeb finansowych. Czyli na koncie mają ci wzrosnąć 9 najlepiej, i lepiej dużo. Albo 1 i dużo 0. Ale nie zauważyłeś takiej zależności, może nie zależności, ale pewnego schematu, że bez względu na to, ile się ma pieniędzy, to zawsze ludzie mają tą sinusoidę życia, czyli mają i dobre... Zloty i upadki. I złe tak, stany, tak? Bo to ciągle walczymy, bo podświadomie czujemy, że chcemy mieć dobrostan, a sprzedajemy Matrixowi, sprzedajemy przestrzeni Planka informację, chcę mieć pieniądze, tak? I to jest jawna sprzeczność tak naprawdę. Jedna część naszej podświadomości mówi, że chce mieć dobrostan, a dobrostan kojarzy się z jakimś określonym tym, podczas gdy nieograniczona informacja w postaci przestrzeni Planka, jest w stanie nam zaspokoić nasze potrzeby. Naszą potrzebą jest tak naprawdę tą źródłową, na tym najwyższym poziomie zadowolenia jest dobrostan. Tak, to nie bez przyczyny badania szczęścia Wśród ludzi żyjących na planecie wypadają w takich miejscach najbiedniejszych, tak jak tak. Bhutan czy... Tak. Tam, gdzie paradoksalnie żyje się najtrudniej, tak. Znajdziemy najwięcej szczęśliwych ludzi. I paradoksalnie wśród świeżych milionerów, którzy wygrali w Totolotka, największa część jest potem szybko nieszczęśliwa. Nie? Oczywiście pieniądze szybko się rozeszły i pojawiło się masę problemów, których wcześniej nie mieli, czyli doszły im dodatkowe problemy. Czyli najpierw trzeba być szczęśliwie, a później mieć pieniądze. Tak, jeśli doprowadzisz do sytuacji, w której chcesz mieć dobrostanu, to Matrix dostarczy ci wszystkich niezbędnych narzędzi, żebyś ten dobrostan utrzymał. I to dobrostan ma być celem, w mojej ocenie, celem przewodnim naszego funkcjonowania, a z nim wiążą się wszystkie te pozytywne aspekty, które dzisiaj uważamy jako nadrzędne. No tak, dostajemy pieniądze, nie myśląc o tym, że jest to droga do... Tak naprawdę, wracając do tych upadłych aniołów, te upadłe anioły naprawdę mają łatwą robotę do zrobienia. Bo one nie wpływają na to, żeby zmienić nasz stan posiadania, tylko wpływają na nasze przekonania. Inaczej dostajemy sprzeczne informacje z telewizora dzisiaj, powiedzmy, i te sprzeczne informacje zaburzają nasz pogląd na temat tego, jak powinien wyglądać nasz dobrostan. Wewnętrznie czujemy, że chcemy tego dobrostanu, ale totalnie przejawia się on poprzez inne atrybuty. Bo w telewizji masz reklamę, to ci pokazują, a to samochód taki, a to dom taki, a to, nie wiem, jakieś inne atrybuty fizyczne. A to celebryci tak żyją, a to celebryci mają taki telewizor, taki i tak dalej. I to jest proste.
To jest totalnie zmanipulowanie, odwrócenie systemu przekonań poprzez wiarę w to, że jak będziemy mieć materię, to będziemy szczęśliwi. To jest banalnie proste, dlatego tak łatwo jest hakować nas. I tu znowu się Biezmieno wkłania, nie? On w inny sposób to opisuje, ale tak naprawdę jak się skupi całą tą informację, którą w tych swoich filmach przekazuje, to naprawdę dąży to do jednego. Wystarczy zmienić system przekonań danej jednostki, a ona już będzie podążać tak, jak sobie tego pożądaliśmy. Ponieważ jednostki nie rozumieją, że Matrix na tym poziomie najwyższym został stworzony, żeby zaspokajać nasze potrzeby. On do tego służy. Tak został stworzony ten program. No właśnie, jakoś nie widziałem nigdy reklamy, że ileż trzeba zapłacić, żeby uzyskać miłość dziecka. No, znaczy nie, no nie tyle reklamy, co nikt nie pokusił się, żeby policzyć, ile to kosztuje. Tak. Jakiś ograniczony człowiek pewnie powie, no tak, 10 wyjazdów do Luna Parku, 2 iPhony, 1 laptop, 5 wycieczek zagranicznych i tak dalej. I w ten sposób, jak tak zaczyna liczyć, wykonał wszystkie działania, załóżmy, że był w stanie pokonać te problemy finansowe i wykonał wszystkie działania, po czym okazuje się, że kiedy rozmawia czule ze swoim dzieckiem, usłyszy od niego: tata, a kupisz mi samochód? Kocham cię, córko. Tata, kupisz mi samochód? Uzyskuje odpowiedź. Tak, tak to prosto działa. Tu nie trzeba żadnej wielkiej filozofii, żeby zrozumieć, że zmanipulowanie tobą jest banalnie, ale to banalnie proste. No wiesz, to jednak 150 lat wpływania na świadomość pokoleń już w tym momencie ma swoje odbicie i swój format w no głowie. Tak, no tak, bo my rodząc się tutaj już mamy zaprogramowaną rzeczywistość, nie? Ona jest programowalna przez tych, którzy chcą w ten lub inny sposób programować, co najmniej jeśli liczymy, że od momentu rozwoju technologicznego, czyli wieku pary i węgla, czyli połowa XIX wieku, no to programowanie ma już 150 lat, 170 lat. Czyli co, resecik, żeby zlikwidować to oprogramowanie? Natura nam pomoże? No, w mojej ocenie tak naprawdę to jedyne, czego potrzebujemy, albo tego, co byłoby pożądane, żeby dać możliwość oczyścić pole i dać nam czystą przestrzeń do carte blanche, do zapisania jej według nowych naszych systemów wartości, to jest, trzeba oczyścić przedpole. Ale naturalnie, nie programowalnie, nie to, że będzie wojna, bo to już znowu ktoś będzie na tym... Tak, to jeśli ktoś, wiesz, szykuje wojnę, no to albo szykuje wieści, wici o wojnie, to znaczy, że już ma ukryty plan. To znaczy, żadna wojna nie odbywa się przez przypadek. No, jeśli ktoś wierzy, że wojny wynikały z faktu, że jakiś naród nie lubił innego narodu i odczuwał potrzebę jego zdominowania, to znaczy, że totalnie nie rozumie, jak funkcjonują konflikty. Że za każdym konfliktem stoi grupa interesów, która doprowadza do tego, żeby tak się wydarzyło. Natomiast jeśli natura, chociażby wspomniane słońce i zdarzenie z 1856 albo 9 roku, kiedy w zasadzie jeszcze kulejący system telegrafii został zredukowany niemalże do zera, takie wydarzenie dzisiaj praktycznie cofa nas o minimum 10 lat wstecz, to znaczy za 10 lat jesteśmy dopiero w stanie infrastrukturę elektryczną odtwarzać. Czyli zabrałoby to średnio pół wieku, zanim byśmy wrócili na nowy system, ale wierzę w to, albo chcę wierzyć, nie, naiwnie, że globalna świadomość ludzkości zdecyduje, żeby stworzyć to na innych warunkach, na innych zasadach. Logicznym byłoby tworzyć systemy wyspowe, elektryczne, wyspowe, niezależne od jednego centralnego systemu, bo to gwarantuje przetrwanie, tak jak natura, te przysłowiowe nasiona. Puszcza ich tysiące, wiedząc, że co najmniej trzy urodzą. Tak samo, gdyby każdy z gospodarstw domowych było niezależnie systemowo, uniezależniony od systemu, centralnego systemu dostawy energii, to natura, nawet jeśli by powtórzyła ten manewr, to nie zniszczyłaby całej infrastruktury, zniszczyłaby jej część. Jak mówię, nie znamy jeszcze sił, które rządzą naturą. Nie wiadomo, jaki może spowodować chaos. Wiesz, może być jakieś oddziaływanie kosmiczne, które spowoduje, że ludziom się mózgi poprzepalają i przestaną myśleć abstrakcyjnie, wrócą do epoki kamienia i pałki. Też tak może być. Też tak może być. Na zasadzie reset i wtedy świadomość, jaś, która się tu przylepiła do tych ówczesnych, czyli w przyszłości, nie daj Boże, prymitywnych istot, może już się nie chcieć wcielać, nie? Może nie być już interesu, a może być przeciwnie, może się okazać, że luz jest jeszcze bardziej efektywnie zbierany, nie? Z takich prymitywnych istot. Zobaczymy, co nas czeka. W każdym razie świat jest naprawdę ciekawy. I próbowanie, odgadnięcie, jak funkcjonuje, jest również ciekawe. Dążenie do poznania jest, to jest zadawanie pytań. Tak długo nie żyjesz,
póki nie zadasz pierwszego pytania. W momencie zadania pierwszego pytania zaczynasz wstawać z martwych. No dobrze, John, dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Nie bierzcie tego na poważnie, wręcz przeciwnie, negujcie to, o czym mówimy i pokażcie nam, że nie mamy racji. Pokażcie, że macie swoje wizje tej rzeczywistości, jak ona wygląda. Ale chciałbym, żebyście to udowodnili. Tak. Zachęcamy do stawiania pytań. Zachęcamy do stawiania pytań i do badań. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję Ci. Marcin. Dziękujemy, do widzenia. Pozdrawiam serdecznie, słuchacz.